Oj, ale wy jesteście niegrzeczni. Nie chcecie iść na zajęcia do Domu Kultury? Siedzicie i grzebiecie w telefonach? Jak ja nie cierpię tych dorosłych. Chciałabym, żeby zniknęli z tego świata. O nie! Nadeszła burza. Może pójdziemy już do klasy? Gdzie są wszyscy ludzie? A gdzie są nasi nauczyciele? Dziwne, że tutaj nikogo nie ma. Dziwne, że tu jest zamknięte. To są nasze zajęcia. Hej, skoro nikogo nie ma, to możemy znowu siedzieć na telefonach. W końcu jesteśmy wolni. To wyłączę muzykę, weź się tak nie nudziło. Ach, jak pięknie jest bez dorosłych. O nie, nie mam zasięgu. Rozładował mi się telefon. Mi też telefon się rozładował, widzę? Muzyka zgasła. Też się rozładował telefon. Mam ładowarkę, spróbuję podładować telefon. Nie ma prądu, telefon mi się nie ładuje. Nie ma prądu? No nie! Jak to? Ja mam tylko 5%. Ja też. Ja też jestem strasznie głodna. Zobaczcie, tam jest sklep. No nie są to jakieś naczosy i kolano. Ale wszystko jest zamknięte, no. Można wziąć kamień z dworu, żeby rozbić szybę. Nie wolno, nawet gdy nie ma dorosłych, to nie psujmy rzeczy nie swoich. To jest bardzo niebezpieczne, można się skaleczyć szkłem. Mówicie jak dorośli. Nie ma prądu, nie ma jedzenia, to ja idę do toalety. O nie, nie ma wody! Widzisz? Wszystko przez ciebie. Co my teraz zrobimy? Nie mamy prądu, wody, jedzenia. Jak my przeżyjemy? Że niby moja wina? Niby dlaczego? Przyjmujcie się, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy w środku, tutaj nic nam się nie stanie. Dzień dobry. A co wy tutaj robicie dzisiaj? Nie wiecie, że dzisiaj zajęcie odwołane? Odwołane? A tu wisi taka kartka. No bo się zsunęła. Trzeba ją poprawić, bo nie widzieliście, że zajęcie odwołane. Poprawimy. A co teraz z wami zrobimy? Do domu pójdziemy, to do domu. Nie, to już zostańcie. To chyba coś powymyślimy, żebyście miały zajęcie. Właśnie.
Tu jesteście. Szukałam was. W całym mieście nie ma prądu przez burzę. Dorośli jednak są potrzebni. No, no. Na zobaczenie.